witamy serdecznie. Dzisiaj będzie trochę inny podcast niż dotychczas. Mamy nowy pomysł i chcieliśmy go zrealizować z Krzysiem. Zaprosiliśmy kilku trenerów, z którymi pracujemy na co dzień. Będą to trenerzy, którzy na co dzień pracują w UFC Gym tutaj w Dubaju. Są to ciekawi ludzie z świetnym bagażem umiejętności, z dużym doświadczeniem i podzielą się z nami wiedzą. Także serdecznie Was zapraszamy. Mamy nadzieję, że to będzie coś innego, coś fajnego. Patrzcie, jaki on poważny. Taki bardzo poważny. Postaram się być profesjonalistą. A, rozumiem. W każdym razie mamy nadzieję, że to będzie coś fajnego, coś innego. Dajcie nam później znać, czy Wam się podobało. Są to naprawdę ciekawi trenerzy. To będzie dwóch trenerów z Brazylii, Danilo i Giulio. I będzie to jeden trener z Rosji. Tak, Rosji. Igor. Także mamy nadzieję, że to będzie coś fajnego, coś świeżego. Oprócz tego pokażemy jeszcze takie drobiazgi, ja od siebie i również Krzysztof na bazie swojego ogromnego doświadczenia coś nam tam sprzeda. Myślę, że jeszcze dwa stare dęby, ale możemy coś pokazać. Mamy nadzieję, że tak. Miłego oglądania. Dziękuję. A chcę Was wszystkich przywitać. To jest nasz jeden z naszych profesorów brazylijskiego jiu-jitsu. Nazywa się Danilo. Hi guys, my name is Danilo Barbosa. I'm a Brazilian jiu-jitsu black belt, 3-time world champion. I'm working in Dubai. And a UFC gym. Nazywam się Danilo Barbosa. Jestem 3 razy czempionem brazylijskiego jiu-jitsu. Brazylijskiego jiu-jitsu, a czarny pas mam. So I'm have experience in MMA as a coach in the US. I was training a couple of years ago Sergio Pettis and Anthony Pettis at Duke Rufus Academy. Pracowałem w USA, w Duke Rufus Academy w Milwaukee razem z Sergio Pettis, trenerem byłem jego i też bracia Pettis, tak? Bracia Pettis, tak. Yeah, so also I do have experience that helping Ben Rothwell, the Big Ben, which is my coach, is... Maybe twice. Yeah, so... so, yeah, my coach, he's coach in the US, so I had an opportunity to go and UFC to help him out training. On też trenował Ben Rothwell, ten, który pobił mnie dwa razy i ma dużo experience w MMA. Tak, jest dużo doświadczenia. Bardzo dużo. And also I've been in Thailand. I had opportunity also to improve my striking, learn Muay Thai. So I had a fight Muay Thai, and also I teach all the Muay Thai fighters when they want to come to become an MMA fighter. I teach them a little bit of MMA, which we do very well. Nice. Też był w Thailand? Tak. Danilo też pracował w Tajlandii. Thailand. Tak. Uczył się i trenował, rozwijał swoje Muay Thai. Pracował tam przez rok, ale ja jeszcze też chciałem od siebie dodać, że Danilo również będąc w Stanach Zjednoczonych trenował zapasy w koledżu. Tak naprawdę dzisiaj elementy zapaśnicze pod MMA pokaże nam właśnie jako taki tip dla Was. So guys, we're gonna start standing, we're gonna do a transition taking down. So I'm gonna start with jab and cross, and then he's gonna do the cross and slip down, and then I go through takedowns. Czyli zaczniemy od akcji stójkowej, zaatakuje mnie Danilo, ja postaram się odpowiedzieć prawą kontrą, on wtedy to wykorzysta i skontruje moją akcję techniką zapaśniczą. Jak widzicie, Danilo zaczyna od akcji po to, by wymusić kontrakcję od Krzysztofa. W tym momencie unika techniki i ma otwarte biodra i zrotowanego Krzysztofa, co ułatwi mu obalenie i tutaj ciasno wchodzi w nie, następnie przewraca i tutaj bardzo ważny element, stara się nie wylądować w gardzie. To, co chce zrobić, to ciasno skontrolować linię i przejść do pozycji bocznej. W pozycji bocznej cała jego praca polega na kontroli i na presji. Ta presja cały czas... Dobra presja. Dobra presja. Taki malutki, ale dobrą ma presję. Powoduje, że cały czas ta presja jest wywierana na przeciwnika, jest dobra kontrola. Z tej pozycji jest mu łatwiej poddać i uderzać.
jeszcze jedna akcja od Danilo. Będzie to jeden ze sposobów na rozwiązanie tej pozycji, żeby pójść do poddania. Jak widzicie, jest uchwyt ręka głowa, jest ciasna kontrola i przejście. Daniel, thanks for your time. It's amazing. Thanks for your skills. No problem. Dziękujemy bardzo. Thank you so much. Dziękuję. Us. Three, two, action. Hello, guys. My name is Coach Danilo, three-time world champion. Look where. I thought you were gonna start to say something. Naszym następnym gościem jest Igor. Igor Kamczaty, który jest tutaj trenerem w UFC, specjalizującym się w elementach stójkowych, ale również w MMA, ponieważ jego backgroundem jest combat sambo. Miło mi Cię widzieć u nas. Mamy teraz do pokazania pewne elementy stójkowe, które Igor nam zaprezentuje razem z Krzysztofem, a ja postaram się Wam pomóc tłumacząc to, co Igor będzie robił. Hello guys, my name is Igor. So I'm MMA coach in UFC gym. I'm from Ukraine, experienced guy in combat sambo, but it was long time ago. I was competing. On jest bardzo skromny, ale nie potrzeba. So I really appreciate having me here. It's a good opportunity to show you guys just good skills in counter punch striking. So I hope you'll learn something. Zajmiemy się kontrciosami i teraz Igor pokaże razem z Krzysztofem te kombinacje, które przygotował. Okay, so look. Really funny. So what we start with starting position is your opening left hand in front of you or lead side. Or czyli zaczynamy w pozycji stałej, ręka jest nieruchoma. To jest podstawowe ćwiczenie do tego, żeby rozwinąć tę umiejętność. Później robimy to w ruchu, ale na samym początku to jest podstawowa pozycja. Yeah, so what I want to tell is just your opening can stay depends on your level. If you're more experienced, we can start both moving in this position. We can start going forward and backward, and your opening can copy you. But if you just start, we're focusing on stable ones. So open is staying, and you're supposed to stay in. So you open left leg between your both feet. So basically, it's middle line. You stay in middle line. Your task is every time right now, slowly start moving from left to right feet. And every time we went in, we step. So mamy tutaj takie dość ważne elementy, mianowicie rzeczy, na które często ludzie nie zwracają uwagi, ale prawidłowa pozycja, to od niej wszystko się zaczyna. Musi być prawidłowe ułożenie stóp, tak jak Igor zwrócił uwagę. Jest linia centralna, pomiędzy nimi ułożone są stopy. Ma to spowodować, że jesteśmy bardziej mobilni, możemy pracować z ciężarem ciała, jest nas trudniej również wywrócić, a także możemy spowodować dzięki tej prawidłowej pozycji stabilnej skrętową pracę ciała. Yes, so and from that position you also can perform right straight, which is will be again, you stay in front. Ideally, I always start with my opening, put his hand on my forehead, so I'll make sure he's reaching me. So I'm in close enough distance. And from that position, I'll start slightly moving. I went inside and make sure my shoulders is close to my opening hands, as close as I can. And I'm stable on my feet, so it's mean I can change my direction any moment, or I keep going with other punch. Bardzo ważnym elementem jest to, żeby być w odpowiednim dystansie. To, na co zwrócił Igor uwagę, to, że musicie być blisko, tak żeby to miało realną sytuację, tak? Żebyście nie byli za daleko, bo to wtedy się nie uda. To jest praca, kiedy skracacie dystans i wchodzicie cios na cios z unikiem, więc to jest bardzo ważny element. Można zejść do prawej, do środka, można zejść do lewej i również z tej prawej, to o czym na końcu mówił Igor, można skończyć technikę następnym ciosem, czyli zbudować sobie już kombinację. So look guys, ideally again, it's also as all beginning step. It means every time we went in, we step, punch, but it's just only beginning. It means in future, it's supposed to be following always by something, or I will move back because my opening start moving, or I will follow with takedown, or I will follow with punches, or ideally you can follow with punches and circle. Let's say one, follow, and you already shift with that punch. So let's say one, two, and you have choice. What I did a lot is what you can do. Step. You get up and you have choice, or you go for takedown, which is
you're attacking lead side, our opening leg, and it's pretty simple takedown because you just need to lean on your opening leg. Musisz mi dać powiedzieć. Sorry. Słuchajcie, więc to jest tylko początkowa akcja, na bazie której później rozwijamy umiejętności. Tymi umiejętnościami jest odpowiednia praca w dystansie, kiedy po ciosie możecie wrócić, ale po ciosie również możecie dojść lub ewentualnie zmienić pracę kątowo. Także tych możliwości jest bardzo dużo. To jest bardziej pewna zasada, na bazie której można zbudować konkretne reakcje. Tak jak wspomniał Igor, możliwości jest mnóstwo. Jedną z nich jest możliwość obalenia. Czyli można po tym kontrataku zbudować sobie tak przejście do pracy kątowej, że można bezpośrednio z tego ataku przejść już do obalenia. I to przejście jest jednym z najważniejszych elementów MMA tak naprawdę. Z płynnego przejścia z pracy stójkowej do pracy zapaśniczej. Yeah, your main task is, if you imagine two middle line, like basic cross, Zeman is first middle line, so you cross first middle line with first punch, but it's supposed to be like proper one, it means your feet supposed to be stable on the floor and your feet supposed to be sharp, because if you just push him, then it's like it will not give you any advantage. It's supposed to be, you need to stay literally in, like you want to go with shoulder, even if you will not extend your elbow properly, but you need to went in. I usually try again, it's just work for MMA, because if it's, let's say, striking, I will keep distance. If it's MMA, I will try to went in, even if it will be close to overhand position. To, o czym mówi Igor, to, że nie możecie skracać pchając cios. Nie ma czegoś takiego. Musicie wykorzystać tą energię kroku z dojściem i uderzyć. Igor zwrócił uwagę na to, że jeśli by była praca stójkowa, to wtedy pracuje na dystansie, żeby mieć dalej akcję, żeby móc dalej pociągnąć ciosy. W MMA korzystamy z tego skrócenia dystansu po to właśnie, żeby później pójść do obalenia. I nieważne jest to, że ręka jest zgięta, bo to nie jest istotne, to jest coś za coś. Skracamy ten dystans, nawet jeśli potrafimy na takim półdyszu, nie na prostym ciosie, to i tak skrócimy ten dystans i zbudujemy sobie przestrzeń do następnego obalenia. Ważne jest tylko to, żeby nie pchać ciosu, tylko wykorzystać tą energię kinetyczną i uderzyć. Look, we start drilling right now, yes, so we close the explanation, our opening hold right hands, and we start going in and out. So every time for each step right now, you do punch. So you stay in front, you start bouncing. Step, return. Step, return. So always start with step. Step, 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 step. Then we can add, he's still staying, he's not moving. You can start going in and out. So step, boom, return. Step, and look, my right feet, when I step in, so I turn properly, so it means my hips is ready or for takedown, or same as with left, so I went a bit even in. So I bend a bit my knee. Every time your leg's supposed to be stable. And we start going. One, return. One, return. One, return. After a while, when you feel confident, what the opponent start doing, what I will ask Krzysztof to do, is slightly start touching my head with easy left jab. So, yeah, and just touch it, yeah. Jedna bardzo ważna uwaga, mianowicie praca ciała. To nie same ręce układają pozycję do następnej akcji, ale właśnie praca rotacyjna przy skręcie pracy stopą, biodra, to wszystko jest bardzo ważne i to powoduje o tym, że przy tej rotacji jesteście w stanie uniknąć ciosu i go skontrować. To na co zwrócił Igor uwagę. Teraz następnym etapem, kiedy już opanowaliście tę sztywną pozycję, będzie to, że zaczyna Krzysztof uderzać, zaczyna tą reakcję już w ruchu i zaczynamy ten następny etap tego ćwiczenia bardziej zaawansowany. Right now we just drill how to land it properly. Usually you need to provocate the opponent. So right now we'll finish with drilling, then I will show how to we need to force our opponent to start doing it. So right now, Krzysztof just touching my forehead. Yeah, he slightly start going it while we're doing it. I even put hands down just to make sure he's touching, so I'm in his distance. So what I start doing? I just start with blocks. I stay with blocks and I start slipping. Or left or right, so I give my opponent feeling I'm every time moving. And I choose right moment for myself. I went in with punch. Again, I'm slipping, bam, make punch. So what does it mean? You're not just doing punch for each step, not as a robot, because we did it before. You're confident. You need to start moving. Więc bardzo ważna rzecz. Pracujemy ciałem i nie zachowujemy się na pełnej automatyce. Pracujemy sobie ciałem, pracujemy unikami i w momencie, kiedy czujemy się komfortowo, kiedy weszliśmy w tempo, uderzamy. To nie może być tak, że pracujemy jak robot, nie zastanawiając się nad tym, co się dzieje, tylko musimy sobie pracować ciałem, znaleźć ten moment, kiedy czujemy się pewni i wtedy wykonać to kontruderzenie. And how to provocate your opponent? This is one of the, again, steps coming after this one. Krzysztof still holding his right hand on his chin. So what we do? We start with Krzysztof staying in close stance. I always start right now first. I always start with left jab.
his task right now, just give me every time same left jab. So I do one, give me one. I do one, he give me one. I do one, bam, went in. And I keep doing same stuff for both sides. So I give one, he give me one. Ideally, you can also start moving. We're moving, so your task is, again, next step will be with takedown. It's absolutely same words. I give one, he give one, I went, bam. I went for legs. When you go for legs, it's again classical of combat sambo. Make sure we're not going as open guard. So you reach with contra one and you just lean. It's a lot of stuff with grabbing heel. Especially it works for backside hands. When you reach with right contra punch and you put your all weight over there already. So even sometimes you can see a lot of punches going with... I'm sorry. Just remember the first. Słuchajcie, teraz bardzo ważna rzecz. Jak następny etap tego treningu ma wyglądać? Kiedy już opanowaliście ten moment, kiedy Krzysztof stabilnie, w pozycji nie poruszając się, uderza i złapaliśmy ten rytm, następnym etapem jest podpuszczenie go do tego, żeby ten lewy wypuścił. Czyli ja atakuję lewym, odpowiedzi Krzysztof, też chce mi oddać cios, atakuje lewy. I wtedy ja wykorzystuję ten atak i odpowiadam lewym na lewy. Lewy na lewy. I to jest następny etap tego treningu, że zaczynamy pierwsi uderzać po to, żeby wywołać kontrę i wtedy na nią odpowiadamy. Następnym rozwiązaniem, o którym wspomniał Igor, jest to, że zaczynamy to robić w ruchu, czyli nie stoimy jak mimozy, tylko zaczynamy sobie pracować na nogach i wywoływać te akcje. I wreszcie, następnym elementem jest to, co jest charakterystyczne dla combat sambo, czyli to, o czym również dzisiaj wspominał Danilo, łączenie tych elementów płynnie. To, na co później ja również Wam zwrócę uwagę, jest właśnie to, że nie można atakować w otwarty sposób, że wykorzystujemy prawidłowe przejścia do tego, żeby ciasno skrócić ten dystans i wykorzystać obalenie. I kolejna bardzo ważna rzecz to, o czym mówił Igor, mianowicie przeniesienie środka ciężkości ciała. Ten weight management, jak my to nazywamy tutaj u nas w gymie, to jest bardzo ważny element, który powoduje, że jesteśmy w stanie płynnie przejść do następnego elementu. To bardzo kluczowe dlatego, żeby uzyskać tę płynną pracę w MMA, przejścia z elementów stójkowych do elementów zapaśniczych. Guys, next step will be, we need to adapt. I mean, I supposed to understand which rules we're fighting. If it's MMA, so if I understand sometimes, so I will give him already understanding, I will go for counter one. So whatever I do, or left or right, you know I will do it. One is a step, how to transfer to takedowns, you can just push, especially with right. If it's right punch wrong, you can just went inside. It's more even to just shift him, to reach that backside leg if you need, or lead side. I can went for in, just for touching him. Even I can transfer for elbow one, whatever. I will just went in. I will show him same movement. For him it will be same, but I will just went up for legs. And then you can transfer for takedown, same for right one. Kolejny bardzo ważny element to taki, że cios sam w sobie nie musi być najistotniejszą częścią tej akcji. Cios może być tylko po to, by skrócić, także możemy tylko rzucić taki fail. Rzucić tylko krótki półcios po to, by zbudować reakcję przeciwnika, by skupić jego percepcję na ciosie i wtedy dojść do obalenia, które jest kluczowym elementem tej akcji. I tak naprawdę o niego nam chodzi. Chcemy tylko skrócić cios po to tylko, żeby zabujać, żeby wywołać reakcję przeciwnika i wykorzystać ten moment po to, żeby skrócić i wykonać obalenie. And last moment, I mean obviously it's a lot of, but last from that one. It will be super bonus for those person who like to counter. So let's say right now Krzysztof start countering. So what I do every time left punch and he throwing counter. Or left or right. No, you just throw counter punch. Or left. We change. Okay. So yeah. And every time, yeah. So you just throw counter. For those person. We know, let's say, we're right now switching roles, right? So I know my person is counter one. So I know wherever I will throw that hands, he waiting for it, he will go inside. For this, luckily, thank you to my mom, I have long legs. So it's... Skończymy na tym, zaczniemy od tego, że Igor jest wdzięczny mamie, że ma długie nogi. Ja nie lubię jego mamy, dlatego że on ma takie długie nogi, bo ja widziałem, jak on kopie i trochę ćwiczyliśmy. To nie jest wcale fajne dla kogoś, kto ma krótkie nogi. Natomiast wracając do całej tej sytuacji. Odwracamy sytuację, ponieważ Igor chce jeszcze pokazać jedno rozwiązanie w sytuacji, kiedy trenujemy z kimś, kto jest kontruderzaczem, takim kontrpancerem. I to też można, to ćwiczenie właśnie, można wykorzystać do tego, żeby ten element w sytuacji, kiedy mamy kogoś, kto poluje na kontrę, wykorzystać jako coś, co pozwoli nam się rozwinąć w takiej umiejętności w walce z kontruderzaczem. Yeah, here is if it will break down in slow. So every time I know when I will show him left, I need to every time work on fakes. It means he need to trust me, so he need to believe me with all my movement I will do. I not just show something.
So you see, and my opponent reacts. So when I do it, and every time right now, I will start destroying or legs, especially with my lead side. So every time, whatever my opponent go in, I will. You see where is my hands? So it's not wanting in to open my chin. So I will destroy or lead side leg, or which I like a lot. I will go for. Yeah. If he throws that one, I can go. Basically, it's the same. Look, again, it depends of distance, and even if I will be too close, it basically can be. Again, look, it's different angles. So let's say karate knee. I like to use different techniques. So karate knee will go in 45 degrees, and it's going exactly under your opening elbow, because I will not go in, I will not do long one. I will just literally use just momentum. So, or kicks one. So. Bardzo fajny element, czyli kontra na kogoś takiego, kto kontruje i rozwiązujemy to w ten sposób, że podpuszczamy przeciwnika w momencie, kiedy on kontruje, my to wykorzystujemy. Czy front low kickiem, czy możemy zbudować akcję z prawej nogi. To, co jest fajne, to to, że Igor ma bardzo otwartą głowę, ma również doświadczenie nie tylko w combat sambo, ale i w karate. I wykorzystuje całą swoją wiedzę i w taki fajny sposób montuje to wszystko, co ten ma. To jest tak naprawdę istotą rozwoju mieszanych sztuk walki, żeby wziąć najlepsze rzeczy na bazie własnych doświadczeń, wykorzystać je, a szczególnie przy takich fantastycznych warunkach fizycznych jak zasięg właśnie Igora. I to, o co chodzi, to to, że wykorzystujemy ten moment, kiedy ktoś myśli, że nas skontruje, a tak naprawdę to my go skontrujemy na końcu. I tymi rozwiązaniami było chociażby kopnięcie na nogę wykroczną lub w sytuacji, kiedy jest uderzony z kontry prawy cios, wtedy możemy zmieścić kopnięcie na głowę, również w tej sytuacji, kiedy możemy skontrować lewą pracę, możemy skontrować ją prawym kolanem, gdzie mamy tutaj kąt i z tej pracy kątowej możemy zmieścić to uderzenie kolanem. To, co chciałem powiedzieć, to to, że to wydają się bardzo proste rzeczy, ale to jest najlepsze, co można w MMA zrobić. Te z pozoru proste rzeczy tak naprawdę są najtrudniejsze, a jednocześnie najskuteczniejsze. I'll just say is you need to consider you already know how to punch, because I mean all counter punches is not beginning punches, and it's supposed to be sharp one. I mean you need to be stable on floor, and you should understand it's always 50-50, because it's who will be smarter, me or Christoph, or whoever will be faster in this case, whoever sing. So you need to adapt, and also you should understand that I'll call it cross movement. So let's say my opening move, and even if I throw easy knee, he will just go inside, so it's always dangerous. So you need to be especially on training careful with it. You need to control it, because he move his 120 kg, I move my 90 forward, it's mid and middle, so you need to be careful. To bardzo ważna rzecz również, żeby zdać sobie sprawę, że praca z kontrą to już nie jest praca podstawowa, to już są umiejętności bardziej zaawansowane, jak również praca w kontrze to również odkrycie się na reakcję przeciwnika. Także zawsze to jest tak, że to jest 50-50, że to się może zdarzyć, że wy skontrujecie, ale on was złapie i gdzieś ta siła się spotka, wy też się odkrywacie. No ale to jest tak, że w momencie, kiedy atakujemy, zawsze jest ten moment, kiedy się odkrywamy i jesteśmy otwarci na jakąś odpowiedź ze strony przeciwnika. I tak jak powiedział Igor, to już jest wyższa szkoła jazdy, ale to jest właśnie to. To się zaczyna to, co jest w tym wszystkim najfajniejsze. Dominacja, Igor. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Wreszcie mamy z nami Giulio, to jest mój osobiście ulubiony profesor tu w Dubaju. Wyjątkowa postać, nie tylko jako czarny twarz jiu-jitsu, ale też wyjątkowy człowiek. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję z tym człowiekiem poćwiczyć, musicie być. Master. Tak jest. Jeszcze drobny szczegół, to jest moje kimono i to jest mój pas. Krzysiu nosi większe kimono i ma niebieski pas, ale trochę się nam namieszało. A ponieważ to ja będę tłumaczył, bo jest jednak wygodniej tak jest, posługiwać się językiem polskim w takiej nomenklaturze dotyczącej sztuk walki. Także to, że on tak wygląda, to jest moja wina. Ok, Giulio, please introduce yourself. Thank you for coming. Ok, so I'm Giulio Nizanges. He asked me to tell about my achievements in Jiu-Jitsu. I'm like around seven or eight times state champion. Like I think three times Brazilian champion between no-gi and team, two times Pan American champion, European champion, Jesus.
And many others, like opens from RJJF and UAJJF. Nie muszę go wam tak naprawdę przedstawiać, jeśli chodzi o osiągnięcia, to myślę, że są one zrozumiałe. Jest to multimedalista, człowiek, który ćwiczy jiu-jitsu całe swoje życie. Możecie go sprawdzić na BJJ Heroes, jest o nim duży artykuł tam. Wyjątkowy człowiek. Tutaj jest może 200-300 czarnych pasów i wszyscy przechodzą tutaj, żeby z nim trenować. Tak. jeśli chcecie zobaczyć, jak kulają się Brazylijczycy, to zwykle wtedy, kiedy Julio mówi, że chce coś potrenować i jest otwarta mata i nagle zjeżdżają się Brazylijczycy z całego Dubaju, żeby potrenować z Julio. Także jest to wyjątkowa okazja. Poza tym, jaki reprezentuje poziom techniczny, jest to wyjątkowy człowiek. Right, Julio. So, kill Krzysztof, yeah? Thank you. Kill me. So, on the ground, anything more? Yeah, I'm gonna do something on the ground, because most people, yes, please, think please. That they think that when you're on the ground, you don't have anything. So, I'm just gonna do like, you got something on the ground. So, you bottom or you can bottom? No, no, I'll be on the ground. Yeah, you stand. He's big. Yeah. Pozwólcie, że przetłumaczę. Krzysztof jest bardzo duży. Jesus. Ja nie wiem, co się stało, Krzysztof. Co się stało? Nagle zniknąłeś, potem zniknąłeś jeszcze raz, potem zniknąłeś, a potem zacząłeś klepać. Ja nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. This is like new style jiu-jitsu. To jest nowy, bardzo popularny, nowy trend jiu-jitsu. Can you say more about it? So can you break it down step by step, yes, and then he will explain it. Yeah. Okay. So let's go start from one. What do you mean that it's a new style? Very bold. It's like not new anymore, but it's still been like a new style if you compare. Czyli dzisiaj zajmiemy się berimbolo. To jest rzecz, która jest w nowej szkole jiu-jitsu. Nie jest to najnowszy trend, ale wciąż dość popularny. My z Krzysiem nie bardzo wiemy, co się stało, ale właśnie Julia zaraz nam to wytłumaczy. Just some stars. Widziałem gwiazdki na końcu. One by one, nie? All right. So first, I'm gonna pull him to the back because I will be working on my back. Czyli pierwszym ruchem jest to, że Julio wciąga Krzysztofa do gardła. Right now, I'm gonna change my grips here. This one, so the grip on the arm will come to the heel. Uchwyt tutaj z rękawa przechodzi do uchwytu za kostkę. And the grip on the collar will come to the cross collar. I zmieniamy uchwyt z tej strony na poprzeciwną stronę. Right now, I'm gonna change my feet. So this one will come to the hip, and now then I'm gonna move my hips outside and connect the deriva hook. Czyli przechodzimy tutaj, przenosimy uchwyt na biodro i przechodzimy do delarivy. Czyli przenosimy tutaj i haczymy od zewnątrz. This foot on the hook. I'm gonna change to the other side, because now I'm gonna kind of lift him a little bit and then push him to the side. Mm-hmm. Czyli przenosimy kolejną, przenosimy tą stopę tutaj po to, żeby podnieść Krzysztofa, żeby podciąć ukorzenie, żeby podnieść go i następnie przechylić. Bardzo łatwo mnie podnieść. Tak. Once we fall, now I'm gonna start the berimbolo roll. I teraz, kiedy Krzysztof jest już na ziemi, Julio zacznie się kręcić do berimbolo. Hips up. Once I'm here, now I have to change my hooks. Teraz, w tym momencie, żeby dalej się móc poruszać, Julio musi zmienić pozycję. I get inside and then connect my hooks like this. Czyli poszedł tutaj stopą do środka, a następnie skrzyżował. This rib now come on the hip pants. Teraz tutaj będzie wam to trudno zobaczyć, ale tu, żeby przesunąć Krzysztofa, złapał. You can also grip the belt. Yeah. Są dwie możliwości. Można złapać spodnie lub ewentualnie można złapać również pas. Now I start to hip skate to take his back. Następnie wysunął biodra i przysunął się tym ruchem do Krzysztofa, żeby wziąć jego plecy. So, collar grip. Mamy tutaj uchwyt. Zagi. So right now, I'm gonna remove the hook, because I'm gonna kind of stand in the half mount. Następnie Julio zwolnił uchwyt tutaj, po to, żeby złapać dosia. Okay, so I'm gonna grab the knee, and then I go for the bow and arrow choke. No i tutaj zaczęło się już duszenie. Jest kontrola i jest duszenie. I Krzysztof jest bardzo zadowolony. Bardzo zadowolony.
And then I just need to stretch my back while I'm I teraz kładąc się, zaciska. I pojadę. Coś pięknego, coś niemożliwego. To naprawdę jest coś niemożliwego. Coś niemożliwego to poziom tego faceta i to, co nam codziennie pokazuje. Naprawdę. Dziękuję. 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 No i wreszcie mamy Krzysztofa, który zgodził się pokazać parę rzeczy. Ja osobiście miałem okazję już wiele lat temu zobaczyć, jak pracuje z ludźmi, jaką ogromną ma wiedzę i pasję w sobie na obozie KSW. Teraz tutaj przez dwa lata miałem okazję zobaczyć, jak przekazuje wiedzę. No i wreszcie cieszę się, bo nie tylko udało mi się go namówić na podcast, ale udało mi się go również namówić, żeby coś pokazał. A uwierzcie mi, wiedzę i doświadczenie ma ogromne. Ma również niesamowitą umiejętność przekazywania tej wiedzy. Także serdecznie Was zapraszam. Teraz dostaniemy coś od Krzycha. Dziękuję bardzo Stone Cloud. Tak, jest, dziękujemy. Naprawdę wspaniałe rzeczy. Tak, za rozsądne pieniądze w relacji do jakości. Serdecznie Wam go polecamy. Widzę, że wielu trenerów coraz częściej używa AirPodsów. To są bardzo fajne rękawice. Mi pozwoliły pracować jednocześnie, wyleczyć i przejść rehabilitację nadgarstka. Także naprawdę serdecznie Wam polecam. Go warto. Myślę tak, że oglądam dużo wideo, jako trener i student robią tarcze. I w czasie tych tarcz robią kombinacje, powiedzmy sobie, raz, dwa, trzy, jab, cross, hook, nie? I nigdy nie pokazują swojemu studenci, żeby się ruszali od razu po końcu, na końcu tego kombinacji. Zawsze jest tak. Oglądam wideo, tylko widzę to. A nie widzę, co powinniśmy zawsze nauczyć naszych studentów od początku, żeby ruszać się na ważniejszym czasie po naszych ciosach, jak się skończy kombinacja. Bo wtedy nasz przeciwnik będzie miał szansę nas uderzyć. Zawsze się ruszamy albo głową, albo ruszamy nogami, albo ruszamy naszymi rękami. Trzymamy jako obrona. To jeszcze raz. Ruszamy głową po kombinacjach. Ruszamy nogami. Albo możemy też w prawo ruszać. Albo trzymamy rękę na końcu jako obrona przygotowania, żeby być daleko od sobą. Dobrze może być? Może być tak? Krótko i na temat. Krótko. Ale bardzo ważna rzecz. Nie zostajemy po akcji. Tak? Bardzo ważne. To jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Wam za wszystko. Dziękujemy. Teraz mamy wreszcie naszego miłego trenera, który to wszystko zrobił. Zdecydował, powiedział mi, że musimy zrobić podcast. Tak było. Robić podcast. Chciałeś teraz... Święta, nie? Święta, tak, tak. Teraz chciałeś to wszystko zrobić, tak ułożyć naszymi trenerami to wszystkiego. No, chciałem wykorzystać tę okazję, bo mamy tutaj naprawdę niesamowitych trenerów spośród wielu chłopaków z całego świata,
którzy mają ogromną wiedzę i pomyślałem, czemu się nie podzielić. Takich facetów jak ty to jest bardzo mało w świecie. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że jesteśmy koledzy i ja też ci bardzo dziękuję. Też ci bardzo dziękuję. Chcesz coś pokazać, to pokazujemy. A, słuchajcie, taki drobny szczegół tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, co dzisiaj zaprezentowali chłopcy. Były elementy zapaśnicze, były elementy parterowe. Ja chciałem zwrócić uwagę na taki drobny bardzo szczegół dotyczący przejścia z pracy stójkowej do pracy zapaśniczej. Sytuacja wygląda w ten sposób, że w zapasach jest trochę inny dystans. Jest on krótszy. Druga rzecz to w momencie, kiedy idziemy po nogi, czy idziemy do klinczu, nie ma zagrożenia ze strony kontruderzeń, kontrciosów, czy kontrkopnięciem, czy kolanem. I w związku z tym możemy sobie pozwolić na nieco bardziej otwarty atak, który może być efektywny, by złapać uchwyt, czyli tak naprawdę jak w stylu klasycznym. Możemy pójść bardzo szeroko, żeby minąć ręce, żeby ewentualnie, jeśli ktoś zejdzie, złapać go, skrócić ten dystans, złapać uchwyt. Natomiast w MMA nie bardzo możemy tak zrobić. W momencie, kiedy ja pójdę szeroko, tu są łokcie, tu są ciosy, tu są kolana. To wszystko musi być nieco bardziej kompaktowe. I tak samo, jeśli idziemy po nogi. Ja nie mogę pójść w sposób otwarty, żeby złapać uchwyt, dociągnąć nogi, bo ja tutaj mogę też dostać kolano, mogę dostać podbródek. W związku z tym muszę być dużo bardziej kompaktowy. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że przede wszystkim to dojście jest nieco dłuższe, dlatego bardzo często, kiedy atakujemy i chcemy skrócić dystans, jeśli nie jest to wejście na przeciwnika, moja kontra, obalenie, tylko ja idę po atak, bardzo często poprzedzamy to akcją stójkową. I taki drobny szczegół, bardzo często ludzie, którzy ćwiczą oddzielnie stójkę, oddzielnie zapasy, mają taki nawyk, że w momencie, kiedy uderzą jakąś akcję i pójdą po obalenie, idą z cofniętych rąk. I taki mój mały, taka moja mała rada, spróbujcie to zrobić w ten sposób, że po akcji ręka zostaje, ok? I wtedy zajmujecie to pole, spowodujecie, że percepcja przeciwnika jest skupiona na ręce i jest nieco otwarty. Może się również zdarzyć, że jeśli zostawicie tą rękę, on się trochę odchyli na biodra, co ułatwi wam wejście do obalenia. W związku z tym nie pracujcie raz, dwa, wracam, idę. Nie, nie, zostawcie sobie tą rękę. Niech ona wychyli przeciwnika, niech spowoduje, że jego percepcja oczu będzie zajęta na ręce. I wtedy możemy to sobie łatwiej skończyć. Jest zdecydowanie większa szansa na to, że to obalenie będzie sukcesem. Jak ty to zrobisz tak, to ja naprawdę nic nie widzę, bo jest bardzo trudno mi tak. Zobaczyć, co będzie następnie się wchodziło. Tak, nawet jeśli ja sobie będę chciał zbudować pracę kątową i uderzę, zejdę tutaj, to ty cały czas zostajesz na ręce. A ja już mam nogi w linii, już mogę sobie pójść po zapaśniczy atak. I to jest jedna rzecz. Druga to taka, że w momencie, kiedy schodzicie na nisko, to też nie wyciągajcie rąk. Też pamiętajcie, że to zawsze jest zejście na nogach. To jest częsty błąd wielu osób, że można powiedzieć klękają. I teraz w momencie, kiedy klękacie, otwieracie się na kontrę. Jesteście otwarci na kolana. Okay? I to jest też bardzo ważny szczegół, podstawowy, ale tak naprawdę w tych podstawowych rzeczach jest wszystko. Więc pamiętajcie o tym, że schodzicie sobie do ataku. I to wejście też musi być zasłonięte. On jest trochę inny niż w czystych zapasach. Dlatego, że w momencie, kiedy ja schodzę, ja też mogę coś dostać. Jeśli ja to dostanę, ja mam szansę, że sobie jeszcze to skrócę. Ale jeśli będę otwarty, to jest ostatnie, co będę pamiętał. Także pamiętajcie, że wszystkie te rzeczy, czy to jest boks pod MMA, czy to są zapasy pod MMA, czy to jest BJJ, to jest trochę inaczej. Bo ten sport tak naprawdę polega na tym, żeby wziąć te najlepsze rzeczy, połączyć w całość, ale wziąć te rzeczy, pamiętając o tym, że MMA rządzi się nieco innymi prawami, że nie każda technika z brazylijskiego jiu-jitsu wyjdzie, bo można dostać cios na ziemi. Nie każda technika zapaśnicza czysta się uda, bo też może coś się spotkać po drodze. Nie każda akcja typowo bokserska z pracą gardą, tak jak pracujemy w dużych rękawicach, będzie nadawała się czysto do zastosowania w MMA. Ale kiedy zestawicie to wszystko i to, co jest w tym wszystkim najważniejsze, połączycie to w płynne przejście, to wtedy wasz warsztat będzie naprawdę skuteczny i tak naprawdę myślę, że chyba o to wchodzi w MMA, tak? Żeby to wszystko ładnie, tak płynnie jest. Połączyć tak jest. I żeby, jak ty mówisz, transition zawsze, tak? Tak, tak. Muszą być bardzo płynne tranzycje, musisz wiedzieć, gdzie jest co, jak nie trafisz w lewo, to musisz iść w prawo, jak nie w prawo, to w lewo, musisz wszystko wiedzieć. Tak, te przejścia między tymi płaszczyznami niech będą dla was takim ważnym elementem, żebyście to skupiali na sobie, więc jeśli ćwiczycie oddzielne płaszczyzny, pamiętajcie, żeby w tym tygodniu treningowym również połączyć to wszystko w płynną całość, bo właśnie te przejścia są czasem kluczowe do tego, by zastosować jakąś technikę i by ona się udała. Serdecznie wam dziękujemy. Dziękujemy. Mam nadzieję, że to był fajny, inny podcast niż wszystkie.
ale wyjątkowa okazja. Dajcie nam znać, czy się podobało, czy może chcielibyście, jeśli jeszcze będzie okazja, zgrać taki materiał, poprosić chłopaków o jakieś kolejne elementy. Także serdecznie czekamy. Mamy też prośbę, bo tak jak wam dawałem znać wcześniej, no, sporo się będzie zmieniało. Przygotujcie też pytania i odpowiedzi. Spróbujemy jeszcze nagrać jeden podcast z odpowiedziami na wasze pytania. Także serdecznie zapraszamy do ich zadawania. Bardzo wam dziękujemy i do zobaczenia jeszcze. Dziękujemy wam za wszystko.